Hej dziewczynko, co tutaj robisz w lesie? Jak to co? Szukam miutów Pokémon Go! Dobra! Cześć! Z tej strony Ivy! Witam się dzisiaj z wami jak zawsze w wyjątkowym odcinku. Ale to co dzisiaj wjeżdża na tapet to jest coś naprawdę niesamowitego. Otóż otworzymy sobie dzisiaj najnowszego Elite Trainer Boxa w kolaboracji Pokémon Go i Pokémon TCG. Myślę, że jeśli chodzi o tę grę, nie muszę jej nikomu przedstawiać. Miała ona swoją premierę w lipcu 6 lat temu i można powiedzieć, że na stałe zrewolucjonizowała podejście nawet takich nieinteresujących się osób Pokémonami do tego, żeby się do nich przekonali. Czego najlepszym dowodem było to, że nawet grali w tę grę najstarsi, najmłodsi, wszystkie klasy, wszystkie grupy wiekowe. Przy pierwszych latach istnienia tej gry wszędzie było widać mnóstwo grupek, które wspólnie razem rajdowały. Co prawda mam wrażenie, że z czasem temat ucichł i zostali ci najwytrwalsi, ale to co ja mogę powiedzieć, to tak, jestem dumną posiadaczką konta z levelem 41. Więc jak zapewne możecie się domyślać, jestem mega podekscytowana na wieść, że mogę dzisiaj z wami to otworzyć. Oczywiście jeśli chodzi o sam ten najnowszy dodatek, jako że jest on przy współpracy z Pokémon Go, nie zabraknie tutaj mnóstwo smaczków z tejże gry. Ale te oto smaczki chciałabym wam najbardziej przedstawić w praktyce, no bo wiecie, teoretycznie mogłabym o tym mówić, ale najfajniejsze to móc to po prostu przeżyć i na bieżąco wam tutaj pokazywać, co takiego ciekawego kryje się w tym dodatku. Za tego oto wspaniałego Elite Trainer Boxa chciałabym serdecznie podziękować sklepowi internetowemu PokeShop.pl, na który was serdecznie zapraszam. I jednocześnie przypominam, że na hasło Ivy otrzymacie aż 5% rabatu na cały asortyment. Myślę, że totalnie warto skorzystać. No bo przynajmniej obczaić. No to co kochani, myślę, że totalnie nie ma czasu do stracenia. Przechodzimy do otwierania tego boksa. No więc myślę, że zaczniemy sobie tradycyjnie od oblukania dookoła tego pudełka. Jak widzicie, mamy tutaj jak zawsze opisaną zawartość. Tutaj od spodu co się różni, to oczywiście jest wspominka o Nianticu, ale w sumie to prawdopodobnie dla was bez większego znaczenia. No to co, dobieramy się do foliki. O, udało się to zrobić. Jak widzicie, to już nawet tak w miarę płynnie idzie. Więc może powiedzmy sobie parę słów w ogóle o motywie. Jak widzicie, zdecydowali się oni tutaj na Mewtwo i szczerze mówiąc nie jestem tym faktem w ogóle zdziwiona. Starsi gracze Pokémon Go wiedzą, z czym wiązało się złapanie tej legendy i jeżeli do tego doszliśmy, to był to jeden z najpotężniejszych, jak nie najpotężniejszy Pokémon, który, jeśli się dobrze orientuje, do dzisiaj daje totalnie radę. No przynajmniej ten mój, który jest już tutaj praktycznie wymaksowany. Następuje uroczyste wysunięcie produktu. Ku naszym oczom chyli się m.in. książeczka. I o dziwo, dzisiaj posłużę się tą książeczką, żeby pokazać wam troszkę smaczków. M.in. sprawkę z Ditto. To, czego szczególnie będziemy tutaj wyszukiwać, to karty Radiant. Jak widzicie, mamy tutaj Radiant Venusaura, Charizarda oraz Blastoisa. Ale to, co również mega od samego początku mi się spodobało, to możliwość wyciągnięcia karty Ditto. Ale to nie będzie w taki łatwy, oczywisty sposób. Musimy tutaj znaleźć na danej karcie małą ikonkę Ditto i wtedy za pomocą swoich dłoni możemy ściągnąć nalepkę i ku naszym oczom ukaże się taka oto wspaniała karta, więc mam duże nadzieję, że dzisiaj uda się taką wyhaczyć. To, co tutaj dodatkowo otrzymujemy, to dwie kartki, albo u mnie są to dwie, nie wiem, czy to jest błąd, czy tak powinno być. I z przodu mamy kody i pozwólcie, że ja tych kodów nie pokażę wam, ale są to kody, które umieszczamy do gry, za które dostajemy jakieś tam nagrody. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jeszcze nie obczajałam, co to takiego jest. Oczywiście sam środek osłonki zawiera ilustrację, która jest na boosterku. No i kochani, najważniejsze kryje się w środku. Jak widzicie, tutaj ten Mewtwo jest taki posrebrzany, fajnie odbija światło. A sam wygląd tych fal mega mi się kojarzy z jakimś takim psychicznym atakiem, więc jak najbardziej się to tutaj wszystko składa do kupy. Następuje uroczyste zwolnienie blokady ku naszym oczom. Chylą się znacznik Vistar, znaczniki oraz kostki do gry. Wyciągamy. O! Mamy tutaj koszulki, przedziałki. Tak wyglądają z obu stron. To, co jest tutaj fajniutkiego w tym
ETB, a konkretnie promka z Mewtwo V. Muszę przyznać, że naprawdę jest to chyba jedna z ładniejszych dodawanych promek, jeśli chodzi o ETB. Karty energii, więc standardowy motyw, myślę, że tutaj mi podarujecie, żeby tego nie otwierać. No i kochani, to co zostało, to najnowsze, najświeższe boosterki Pokémon Go. I jeśli chodzi o ilość sztuk, mamy ich tutaj aż 10. Komisyjnie przeliczę, 2, 4, 6, 8, 9, 10. I co wam muszę powiedzieć, to jeśli chodzi o takie wrażenie dotykowe, są one takie dość napchane, więc wydaje się, że te karty będą takie dość solidne. Przechodzimy do ich otwieranka. No to co kochani, mamy tutaj pierwszych 10 boosterków, tak lekko się tutaj przełożyły, ale lecimy po kolei, więc zaczynamy od tego, jak w ogóle wygląda przód. To jeszcze wam tutaj w sumie tak dokładnie nie pokazałam. Mamy Mewtwo, Pikachu, Blissey, który był zmorą dla wszystkich zbijaczy gymów. Oczywiście Pokestop, Larvitar jedzący jagódkę, oczywiście sam profesor Willow, no i Gyarados, do którego zdobycia 400 pierwszych candy kosztowało niektórych wiele pozdzieranych stóp, zniszczonych butów oraz dużo rare candy. Dobra, no to przechodzimy do tego otwieranka. Pierwszy kod dla moich widzów, pasująca do mojego tła psychiczna energia. Pupitar, Pokestop, Kamerup, Pidów, alolański Rattata, jakby trochę komiksowy, Wimpot, jest pierwszy Pikachu, Squirrel, o Squirrel również na rewersie, a ostatnią kartą w tym boosterze jest Zapdos Holo. Metalowa energia, Steelix, Zatu, Rare Candy, alolański Rattata, Bidów, ale jak widzicie, ten nie ma tutaj tej ikonki Ditto, więc jest to po prostu regularny Bidów, Charmander, Aipom, Bulbasaur, Spinarak jest Reversem, Blissey Holo. I to jak wspomniałam we wcześniejszym wejściu, była to i jest to zmora wszystkich zbijaczy gymu. To 3 razy sztuka, więc mam nadzieję, że tutaj wypadnie coś więcej niż Holo. Wodna energia, Pupitar, Candela, Slowbro, ten też bardzo fajny, Ambipom, Natu, Slowpoke, Bibarel i to z Smirglem, Spinarak, Reversem jest Golisopod. Ostatnią kartą jest Blastoise Holo. No to bierzemy kolejną trójkę zawodników. Tutaj już sobie przygotowałam. Zrobimy takie trochę 3 trójki i 1 honorowy. Mroczna energia, Pupitar, Wartortu. Jaki fajny, taki żywy i kolorowy ten art. Pokestop, w końcu Ambipom, Slowpoke, który już tutaj był, Bibarel również, Pikachu kolejny, Spinarak, Reversem jest Charmeleon, czyli już jesteśmy coraz bliżej Charizarda. Kto wie, może tutaj zaraz będzie Radiant. No w każdym razie sprawdźmy to. A nie, mamy tutaj kolejnego legendarnego ptaka, tym razem Moltresa w wersji Holo. Liściasta energia, Solrock, Lurmodul, Charmeleon, Bulbasaur, Namel, alolański Raticate do kompletu do Rattaty, Tranquil, Larvitar, jaki słodziutki z tą malinką. Jest! Chwilą mówiłam, że może być to zapowiedź, jeśli chodzi o Charizarda i widzicie, nie pomyliłam się, wypadł tutaj Radiant Charizard. Wow, jak widzicie, jak przystało na Radianta, jest on w wersji shiny, a zatem jest on w kolorze czarnym. 3, 2, 1, Articuno Holo, czyli mamy już trio, jeśli chodzi o kantońskie ptaszorki. Teraz już mogę być troszeczkę bardziej spokojna, bo nie będzie aż takiej tragedii. Ale okej, sprawdźmy, bo może tutaj też się coś kryje, jakiś full arcik. Póki co mamy elektryczną energię, Solrocka, Ariadosa, Charmeleona, których jest tutaj coraz więcej, Namela, alolańskiego Raticate'a, Larvitara, Tranquila, Natu, Wimpoda w rewersie i ostatnią kartą jest Venusaur Holo. No to teraz pora na ich troje, to znaczy te 3 boosterki. Oczywiście tutaj lecimy, nie zwlekamy, nie ma na co. Oczywiście starałam się patrzeć w biegu, czy nie ma tam gdzieś tej karty Ditto, ale nawet jeśli ją gdzieś ominęłam, to zaraz wszystkie przepatrzę, żeby nie było takich niedociągnięć. Nasznik Vistar, Ivysaur, o tego gagatka widzimy tutaj pierwszy raz, Wartortle, Rare Candy, Pikachu, Squirrel, Meltan, po raz pierwszy, Bidoof, Magikarp, Reversem, ale jakim pięknym jest Sylveon, Lapras Holo, kolejny, ognista energia, Ivysaur, Egg Incubator, Chansey, Bulbasaur, Bidoof, Onix, Magikarp, Eevee,
przesłodki, przeuroczy, ale wszyscy stali widzowie tego kanału wiedzą, że to jest formułka, która zawsze wypada z moich ust, kiedy wypada mi karta Eevee, nieważne jaka by ona była, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że mogłaby być jeszcze ładniejsza. Rewersem jest Larvitar. Ostatnią kartą jest Melmetal VMAX. Gdzie jest głowa, gdzie jest reszta? Przynajmniej ja mam trochę problemy, żeby to szybko tutaj dostrzec. No i okej, mamy tutaj już przedostatni booster. Walcząca energia Camerupt, Blanche, Unpheasant, Pidoof, Onix, Eevee, Charmander, Apom, jest Pikachu w rewersie i to ten z czapeczką, którego teraz możemy złapać w grze. Ostatnią kartą jest Alolański Executor V. Idąc z tradycją tego kanału, ostatni booster w odcinku jest tym honorowym, zatem huch na szczęście i czyń proszę boosterku honory. Standardowo nakładam presję na ostatni booster. Kodzik z honorowego boostera dla widzów. Energia elektryczna, Egg Inkubator, Charmeleon, Rare Candy, Pidoof, Onix, Magikarp, przesłodki, przeuroczy Eevee, Namel, Solrock jest rewersem. Ostatnią kartą w tym odcinku jest Pikachu Holo. Więc możemy powiedzieć, że ten odcinek kończy się takim lekko elektrycznym kopniaczkiem. No i kochani, w ten sposób dobrnęliśmy do końca odcinka. Jak widzicie, jeśli chodzi o łupy, naprawdę nie było najgorzej. To, co jest fajne w tym ETB, to to, że już na samym początku dostajemy taki dość satysfakcjonujący drop, którym jest ta oto wspaniała, piękna promeczka z Mewtwo V, więc samo pudełko nie zostawia w nas aż takiego dużego niedosytu, nawet jeżeli byśmy nie trafili. Jeżeli filmik Ci się podobał, proszę pozostaw łapkę w górę. Jeśli tego nie robisz, a chcesz być na bieżąco z treściami, które się pojawiają na tym kanale, zapraszam do rozważenia subskrypcji. A i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!